Rzeczywistość startupowa jest zupełnie inna niż te wyobrażenia, które wcześniej człowiek ma, zanim wejdzie w ten świat. LinkedIn jest pełen sukcesów. Wszystkie firmy prezentują niemalże co tydzień jakąś kolejną nagrodę, uczestnictwo w czymś. Z drugiej strony, to jest o tyle zabawne, że każdy z nas to robi i każdy z nas wie, ile się za tym kryje prawdy, a ile się za tym kryje czasem wręcz rozpaczy. W Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Anna Streżyńska, prawniczka z wykształcenia, wieloletnia prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz była minister cyfryzacji w latach 2015-2018. Obecnie. Przedsiębiorczyni zajmująca się wdrażaniem innowacji. Założycielka startupu MC Quadrat Innovation. Członek Quantum Council for IQM Quantum Computers. Powitajcie, Annę Strażyńską, w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Anna. Cześć. Dziękujemy, że zgodziłaś się wziąć udział w podcaście Smart City Navigators. Ja dziękuję za zaproszenie. Porozmawiamy, bo nagramy sobie dwa odcinki i porozmawiamy o naprawdę mocno, czasami nawet i futurystycznych tematach, ale też o tematach, które są mocno osadzone w tu i teraz. I odcinkiem, który dzisiaj nagramy, który będzie pierwszym odcinkiem z Tobą, będzie odcinek o startupach. I takie otwierające pytanie skąd w ogóle u Ciebie pomysł na to, aby wejść w świat startupów? Po pierwsze, to była y, aktywność, której nigdy wcześniej nie podejmowałam, bo trudno porównać ją y, no, chociażby z jednoosobową działalnością gospodarczą. Ja w przerwach pomiędzy różnymi takimi zatrudnieniami, które się odbijają echem publicznym, to zwykle po prostu tak się zwijam jak ślimaczek i y, zakładam y, jednoosobową działalność gospodarczą, doradzam, no, zbieram siły. A tym razem stwierdziłam, że to by było coś. Tak poznać i tę odpowiedzialność za zespół, i za produkt, i za weryfikację pomysłu, tak od A do Z, z ze zgodą również na to, że może się nie powieść. I przetestować po prostu w praktyce to, co ciągle słyszałam. Tam w Ministerstwie Cyfryzacji bardzo dużo startupów chwaliło się różnymi osiągnięciami, i oni używali takich wtedy dla mnie tajemniczych słów, jak piwotować. Mm -hmm. I sobie pomyślałam: no dobrze, to może to jest pora już na taką przygodę. Bo doświadczenie mam już i z działalności jednoosobowej, i z prowadzenia dużych, bardzo dużych inwestycji infrastrukturalnych z miliardowymi wartościami, i z oczywiście z centralnej administracji państwowej, z bardzo wysokich stanowisk. A chcąc mówić o przyszłości kraju, dobrze by było mieć jednak też to doświadczenie. Trzech milionów ludzi, jakby nie było, którzy w ogóle prowadzą działalność gospodarczą w małej skali. Ale wiedziałam też, że mijam tą magiczną pięćdziesiątkę. Pięćdziesiątka dla kobiet, nawet dla ekspertów, bardzo często jest takim momentem, kiedy stają się po prostu niewidzialne i, hmm. yy, i muszą bazować trochę na cudzej łasce. No, i też nie brałam pod uwagę wejścia do żadnej spółki skarbu państwa, bo te, które państwo ma w swojej pieczy, nie, zasadniczo nie zajmują się tym, czym ja się lubię zajmować, czyli nowymi technologiami, i nie chciałam iść gdzieś i udawać, że się znam, nie wiem, na energetyce, czy na paliwach, czy na czymś. Mm. Źle bym się z tym czuła, więc na koniec wypadło jednoznacznie. <laughs> to trzeba zrobić. Miałam też dobrych partnerów i zespół, który chciał mi towarzyszyć, i to też nie było bez znaczenia. Wchodząc w ten świat startupów, jak to było naprawdę od środka u ciebie? Bo mówiliśmy o tym przed nagraniem, że są tego i plusy, i minusy, że rzeczywistość startupowa jest zupełnie inna niż te wyobrażenia, które wcześniej człowiek ma, zanim wejdzie w ten świat. Tak, nie wiem, czy każdy człowiek, ja przede wszystkim mam takie wyobrażenie, z którym walczę zasadniczo, ale ono cały czas silnie mnie obciąża, że ludzie są bardzo fair i że lubią uczciwie współpracować i nie robią sobie nawzajem krzywdy. To nie do końca jest oczywiście prawda, więc bardzo szybko się przekonałam, że partner może na przykład nie dotrzymać słowa i zaprzestać finansowania, mhm. że klient, z którym zaczynamy współpracę, nie ma tak naprawdę środków na jej, jej realizację. Mhm że procedury prawne egzekucji swoich należności w Polsce praktycznie nie istnieją. Można zbankrutować na samych prawnikach i zostać też z niczym. No to wszystko były takie rzeczy, które uważam są niezwykle zdrowe w ogóle dla człowieka z publika. Jak zobaczy, jak jego własne decyzje, jego własna praca oddziaływuje na rynek, jak zobaczy, jak praca innych kolegów y, oddziaływuje na rynek, gdzie są naprawdę problemy, które lata mijają, kadencje mijają, partie mijają i nadal nie zostały załatwione, to... To jest bardzo pouczające. No, i też te daje oczywiście trochę takiej pokory, ale daje też bardzo dużo już takich pomysłów, co trzeba zrobić, żeby w przyszłości po prostu pomóc ludziom prowadzić tę działalność bez dodatkowych utrudnień. Działalność jest sama w sobie obarczona ryzykami, może się udać lub nie a dodatkowe ryzyka, które generuje jeszcze public, czyli ta część rzeczywistości, do której powinniśmy mieć zaufanie mm. i która powinna działać na naszą korzyść, no to jest bardzo przykro się przekonać, że nie. I w którymś momencie startup się staje miejscem, w którym ja siedzę w okopie i kule gwizdzą nad moją głową i z wszystkich kierunków. <grym> Ale wiadomo, no, do działalności gospodarczej trzeba iść z wytrwałością, odwagą i takim dużym samozaparciem. To musi być w ogóle bardzo przemyślana decyzja, bo to jest decyzja, która zżera cały czas, który człowiek ma do dyspozycji. Więc jeżeli chcemy, żeby nasze rodziny były szczęśliwe, miały tatę czy mamy, i męża czy żonę, i e, nie było stresów finansowych, i tak dalej, no to pewnie się trzeba zastanowić, czy startup to najlepsze rozwiązanie. Powiem ci, nie zachęcasz. Nie zachęcam. Gdybym sama wiedziała, e, prawdopodobnie e, nadal bym się na to zdecydowała. Mogłam sobie na to pozwolić, bo ja już odchowałam dzieci. Mhm. A tak się w życiu złożyło, że e, mój mąż jako e, naczelny anioł naszego domowego ogniska zawsze podejmował wszystkie zarzucone przeze mnie sprawy i ja mogłam się oddawać zbawianiu świata. On, on, on był mamą, tatą i wszystkim. Ale tak zazwyczaj w rodzinach nie bywa i mimo jego zaangażowania też nie uniknęliśmy problemów związanych właśnie z brakiem matki w rodzinie, w której się wychowują dwie dziewczyny. Mm -hmm. Więc to naprawdę wymaga wielu przemyśleń, zastanowienia się, czy naprawdę tego chce, czy współmałżonek patrzy na to tolerancyjnie, czy wspiera wręcz czy dzieci na, na tym e, będą cierpieć i e, ile mam pieniędzy, żeby włożyć w ten biznes, bo na początku no, to wkładamy własne pieniądze, e, ile muszę zostawić, żeby zabezpieczyć, a no, my często w startup rzucamy się tak z głową, nogami ze wszystkim i hura, będziemy jednorożcem, odniesiemy sukcesy. Jak widać, dochrapaliśmy się może ze dwóch jednorożców w Polsce i nie jest to takie wcale łatwe. LinkedIn jest pełen sukcesów. Wszystkie firmy prezentują niemalże co tydzień jakąś kolejną nagrodę, uczestnictwo w czymś tam, dyplomy. wyjazd gdzieś tam, dyplomy i tak dalej. I z drugiej strony to jest o tyle zabawne, że każdy z nas to robi i każdy z nas wie, ile się za tym kryje prawdy, a ile się za tym kryje czasem wręcz rozpaczy. Mm. I, no i trzeba się z tym liczyć, że ten lukrowany świat mediów społecznościowych w ogóle nie pokazuje tego dramatycznego zaplecza. Może teraz po covidzie trochę zaczęto o tym mówić i też świetna książka Szymona Janiaka Czarna strona startupów mhm. opowiada właśnie o tym trudnym życiu startupu. Od momentu pomysłu, założenia, finansowania z własnych środków przez pierwszych inwestorów z rodziny i przyjaciół, po poważnego inwestora, na co zwrócić uwagę, jak można się absolutnie wpakować w bardzo duże kłopoty. Jak można stracić wszystko, jak, jak można stracić przede wszystkim wiarę w ludzi, bo, bo nie zawsze mają takie w porządku i fair intencje. Mm -hmm. Więc myślę, że każdy ją powinien przeczytać, zanim się za to zabierze, choć pewnie niektórych to i tak nie powstrzyma, bo z cudzych doświadczeń się nie uczymy, uczymy się tylko z własnych. Super. Powiedziałaś o jednorożcach. Dlaczego ich nie ma w Polsce? Powiedziałaś, że są może maksymalnie dwa. Mam wrażenie, że to nie jest tylko polski problem. Raczej bym powiedziała, że to jest w ogóle problem światowy, nawet nie europejski. Że pewne mody powodują, że startup sam w sobie jest dobrem, a no nie jest. Niczym się nie różni od świeżo założonej firmy piekarniczej. Tak. Ale wow, to już, już się ma przody. Ja już czasami nawet nie znoszę tego słowa, bo ono od razu czaruje rzeczywistość i wpisuje się w ten nurt, który na szczęście już trochę nie przycicha, ale takiego myślenia o tym, że to są jacyś wyjątkowi ludzie i wyjątkowa, wyjątkowy rodzaj działalności. Nie każdy startup, który ma dobry, ciekawy pomysł, będzie ten pomysł mógł sprzedać. Czasem się ma wrażenie, że startupy robią coś dla fanu, a nie tak jak każdy biznes powinien działać dla pieniędzy po prostu. Więc mnóstwo jest na świecie takiej bańki, w której w takim cieplarnianym środowisku daje się pieniądze, otacza się doradcami, którzy ciągle mówią to samo, ale nikt na to nie zwraca uwagi. Ja doskonale pamiętam, to mnie też dotyczyło i w ogóle już Pana Boga trzymałam za nogi, <głosierdzia> ale potem się okazało, że y, otacza mnie chaos podatkowy. W którym są wyspy absolutnej szczęśliwości, bardzo dobre rozwiązania dla startupów i e, absolutne piekła startupowe, takie gdzie w ogóle nie wiemy, dlaczego nie jesteśmy w stanie wyjść z tych problemów z urzędem skarbowym. Przykładem jest chociażby bogaty wachlarz rozwiązań opodatkowania sektora IT. To w zasadzie każda rola w IT może być inaczej opodatkowana z, z niewiadomych przyczyn. Promowani programiści nagle przestali być tak promowani i najbardziej są promowani wdrożeniowcy. Potem skarbówka zmieniła zdanie i stwierdziła, że jednak nie, wdrożeniowcy nie mogą korzystać z 8%, tylko muszą z 15%. Co 5 minut problem. Te wszystkie interpretacje mają bardzo krótki żywot i za chwilę się zmieniają. I. Nasza praca w bardzo dużej części dotyczy ogarniania rzeczywistości formalno-prawnej. Co no, dla mnie było naprawdę bolesne, że ja się muszę zajmować nie tylko dostarczaniem do firmy papieru toaletowego, kawy i różnych takich rzeczy, ale jeszcze bez przerwy walczyć z jakąś materią ożywioną i siedzącą w różnych urzędach. Kolejna ważna sprawa to brak pieniędzy. Bo pieniądze w dużych ilościach są. Na MVP, na jakiś Proof of Concept, na jakieś pierwsze rozwiązania. Szczególnie w zakresie badawczo-rozwojowym. Tam już są nawet poważne pieniądze. Możemy puścić myśli swobodnie i przetestować najbardziej śmiałe pomysły. Tylko że nie ma później pieniędzy na to, żeby. Zapewnić marketing, sfinansować sprzedawców, sfinansować wejście na rynki, czyli wszelkiego typu wersje językowe produktu, spotkania z potencjalnymi klientami, wizyty gdzieś na obcych rynkach, mhm. gdzie często może by się sprzedawało lepiej. No po prostu takich środków jest albo wcale, albo bardzo mało. I my gdzieś tam ciągniemy te. Y, nasze y, propozycje do momentu szczęśliwego zakończenia prac programistycznych, a potem w zasadzie, no, kto jest żywy na pokładzie, to się bierze nieudolnie za wprowadzanie produktu na rynek. Kolejnym problemem jest to, że y, bardzo duża część pieniędzy, które były do dyspozycji startupów na innowacje, Została tak naprawdę rozpuszczona na innowacje zupełnie miałkie, hmm. czyli takie, które w ogóle nie robią różnicy nikomu. One może są ważne dla przedsiębiorstwa. U nas w ogóle definicja innowacji się w, czas, w latach zmieniła hmm. i teraz już to nie jest innowacja, czyli coś, co zmienia życie szerszego kręgu ludzi, ułatwia albo wykorzystuje jakieś technologie w, w innowacyjny sposób, żeby coś popchnąć do przodu. Tylko to są już nawet innowacje na poziomie firmy. Coś, co zmienia no, sprawność funkcjonowania firmy w jakiś, powiedzmy, bardziej spektakularny sposób, ale nie ma przełożenia na szerszy na krąg typ. odbiorców. Więc jak się ma nawet bardzo dużo pieniędzy, ale się je rozdrabnia w ten sposób, to trudno jest wybrać. Takie kierunki, w których my się możemy wyspecjalizować, w których mamy zbudowane całe otoczenie i badawcze, i właśnie biznesowe, i doradców i pchamy jakieś takie naprawdę wybitne rzeczy do przodu, odnosząc sukcesy międzynarodowe. W efekcie startupami jednorożcami zostają firmy, które mają stosunkowo prosty produkt, które było dość łatwo zrobić, mm -hmm. bardzo zmieniał taką rzeczywistość analogową, i usprawniał jakieś bardzo proste, niezbędne człowiekowi mm. czynności. Typu dok który po mm -hmm. prostu zmienił sposób zapisywania się do wszystkiego. Buksy, to samo. No, tak. To Umówmy się, że to nie jest lekarstwo na raka. Mm -hmm. <laughs> I to też nie jest. Wielki, gigantyczny biznes, ale to jedyne takie firmy, które od prawie zera wyrosły do y, wielkich rund finansowania. Hmm. Natomiast zwrócić uwagę trzeba na dwa startupy, które y, mają trochę inną ścieżkę niż te takie właśnie typowe startupy, czyli Blick, hmm. bo on też zaczynał jako startup i to jeszcze z grupą właścicieli, którzy. Oględnie mówiąc, ale obali jego potrzeby i bardzo dużo musieli tej takiej wytrwałości mieć, żeby wyjść na pozycję, w której są obecnie niekwestionowanego zupełnie lidera w zasadzie europejskiej, już lidze. I Impost, druga taka firma, która też na Innowacja na, na bardzo dużej ilości innowacji takich przyjaznych dla człowieka wytworzyła zupełnie unikalny produkt, rewelacyjnie odpowiadający zapotrzebowaniu i świetnie się komercjalizujący. Troszkę innym gatunkiem jest Allegro, hmm. bo nie jest unikalne, no ale wszystkie próby wejścia na polski rynek i zamiecenia Allegro skończyły się niczym, bo ich jakość jest też absolutnie niepowtarzalna i żadne Amazony i inne tego typu rozwiązania tu nie mają żadnych szans. Było kilka takich, które były zapowiadane szumnie, i niektóre się już dawno zwinęły, a inne gdzieś dogorywają. No i to, to, to myślę, że również ich los pokazuje, że startup to nie jest parę godzin, parę dni, parę lat. Wiele lat, wiele szczęścia, dobra nisza, w której się działało i która rozwiązuje nie tylko jakieś e, problemy, ale też wpada w gust i w upodobania e, odbiorców. Na czele muszą być liderzy, którzy potrafią e, zebrać to finansowanie, wstrzelić się w rynek i cały czas obserwować, co się na nim dzieje. Mhm. Ale 20-parę procent tego szczęścia jednak polega na tym, że to jest rynek stabilny i że on nie jest wstrząsany, i jednocześnie docieramy do klienta bez zbytniej ilości pośredników. Nasz produkt, Carrot spot, który sprzedaliśmy, mhm. bardzo długo borykał się z tym, że to był produkt B2B-2C. I tak naprawdę za produktem głosowali pracownicy. Ale decyzję teoretycznie podejmował HR, a w praktyce podejmował CFO, bo to był jeden z produktów, który nie jest mast. No i ogarnięcie, tak, żeby to wszystko przeszło właściwe etapy i ktoś rzeczywiście chciał z tego korzystać, to było po 12 miesięcy na klienta proces zakupowy. Nie? Także no, no, kiedyś już ktoś powiedział, że. We właściwym momencie się urodzić i mi mieć szczęście. To są te dwie rzeczy, które decydują o sukcesie każdym życiowym. Super, naprawdę wyczerpaliśmy wszystkie tematy w tym odcinku. Powiedz proszę na koniec, gdzie możemy znaleźć się w internecie? Na LinkedInie najlepiej, mhm. bo tam jestem i aktywna i poruszam tematy zawodowe i też cała, całą korespondencję odbywam na LinkedInie. Super. W takim razie dziękujemy za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.